No cześć, siemanko, witam was w całej swojej serdeczności na swoim kanale, a dzisiaj cóż, jak widzicie leży tutaj P52 i zastanawiacie się, jaki znów nudny film z P52 wam zaserwuje, a tymczasem, cóż, prosiliście, pisaliście, prosiliście i uprosiliście i dzisiaj gratuluję test PTM-a, zakupiłem sobie PTM, czyli ten słynny termopad, który jest rzekomo porównywalny do ciekłego metalu i taki fantastyczny w swoich zastosowaniach. No i dziś sprawdzimy sobie, jak to działa. A w zasadzie dziś jest początek tego filmu, końcówka będzie za około tydzień, kiedy już mniej więcej ten termopad się ułoży i ta jego zmiennofazowość nabierze tych właściwych właściwości. Natomiast cóż, zrobimy sobie test tego termopada i jednocześnie sobie tutaj sprawdzimy, porównamy do wydajności ciekłego metalu. Zobaczymy, co tutaj jest lepsze, czy coś jest dużo lepsze, czy to jest porównywalne, a może PTM okaże się lepszy od ciekłego. Tego wszystkiego spróbujemy dowieść w tym właśnie materiale. Jednocześnie też z racji tego, że kupiłem sobie większy plaster tego PTM, a będziemy mogli sprawdzić sobie, jak to funkcjonuje również i w laptopach retro w następnych nadchodzących odcinkach. Więc nie przedłużając, zaczynajmy. PTM przyszedł mi w takiej oto foliowej reklamówce, kopercie, jak zwał, tak zwał. Zobaczmy, co tutaj mamy w środku. Kurde, obawiam się, że to już nie jest oryginalne opakowanie PTM-a, dlatego że jak widziałem w sieci, mamy tutaj taki specjalny kartonik Honeywella oryginalnie. No a tutaj przyszło to, kurde, w takim zestawie. Teoretycznie, dobra, nic więcej w środku nie ma. Teoretycznie mamy tutaj Honeywell PTM 7950 PAD. Mamy tutaj wszystkie informacje zawarte o termoprzewodności, o wymiarach, o grubości i o dacie produkcji, która jest tutaj datowana na 2023 listopad, dzień 25. Co tutaj mamy w zestawie w przypadku takiego PTM-a? Już wam tutaj pokazuję. A w przypadku takiego PTM-a mamy tak, na pewno tutaj jest nasz właściwy termopad. Myślę, że trzeba go tu wypakować. I jak to tutaj wygląda? A wygląda to tutaj tak. Mamy tutaj folijki do oklejania i ściągania tej folii. Ja sobie kupiłem rozmiarowo 4 cm na 8 cm plaster i ten plaster myślę, że wsadzę sobie na chwilkę do zamrażarki celem późniejszego nałożenia ze względu na to, że ponoć to pomaga. A o ile pomaga, to sobie zaraz przetestujemy. Dodatkowo w zestawie tutaj mamy oto takie krótsze rzeczy, jak dwa śrubokręty do rozkręcenia laptopa, mamy tutaj szczoteczkę do czyszczenia, kartę do rozbiórki, zatrzasków, piórko, jakieś tutaj inne wynalazki, już sobie to tutaj rozetnę i będziemy oglądać, co tu konkretnie się w środku znajduje. No więc już sobie to tutaj tniemy i zaglądamy do środka. Taki zestaw na polskim portalu aukcyjnym kosztuje około 65 zł. Dostajemy ten PTM-ik. No i wszystko, co tutaj w środku się znajduje, czyli tutaj mamy chusteczki nasączone alkoholem izopropylowym do wyczyszczenia rdzeni i układu chłodzenia. Mamy taką kartę niby w formie karty kredytowej. Ona jest do odbezpieczania zatrzasków obudowy laptopa. Mamy tutaj taką dźwigienkę, ona tutaj służy do podważenia zatrzasków, również do tego samego służy to piórko. Oprócz tego mamy tutaj takie kondoniki na palce, żeby sobie nie utłuścić tego PTM-a w momencie, kiedy go będziemy zakładać. Mamy jeszcze taką szpatułkę do, myślę, dociśnięcia tego PTM-a we właściwym punkcie. Oprócz tego mamy jeszcze szczoteczkę do czyszczenia kurzu. Bardzo fajne, miękkie włosie. Myślę, że ona jak najbardziej przyda mi się nie tylko do tego PTM-a, ale później do konserwacji wszelkiego rodzaju innych treści i maści laptopów. Oraz mamy dwa śrubowkręty krzyżakowe, jeden mniejszy, drugi większy. Myślę, że również gdzieś tam kiedyś mi się do czegoś przydadzą. I taki zestaw właśnie wchodzi w skład tego PTM-a. Więc cóż, zestaw już mamy. Nie przedłużając, przechodzimy do samej aplikacji. No więc przyjrzyjmy się wpierw temperaturom, jakie osiągamy na ciekłym metalu, a ciekły metal pokazuje nam, że po przeprowadzeniu Seinbenchów czy Demarków i innych wynalazków mamy maksymalnie 87 na CPU. No i już tutaj patrzymy, ile nam pokazuje maksymalnie GPU, a GPU nam tutaj pokazuje maksymalnie
80 stopni gorącego punktu i 69 stopni rdzenia, więc uważam, że jest całkiem nieźle. Natomiast, no cóż, zobaczymy, jak to wygląda w przypadku PTM-a. No i dobra, słuchajcie, ja nie wiem, czy ja mam takie szczęście, czy po prostu ten zamrażalnik faktycznie robi taką super robotę, ale za pierwszym podejściem, bez żadnego mecyjowania, bez żadnego dodatkowego docinania, udało mi się tego PTM-a tutaj wpakować za pomocą takiej oto pęsetki o oznaczeniu SD15. Udało mi się ściągnąć folijkę z jednej strony, z drugiej strony ściągałem na bieżąco podczas nakładania. Nie udało mi się niczego tutaj spalcować, więc jest szansa, że to wszystko będzie fajnie śmigać. No i generalnie tak, układ chłodzenia po ciekłym metalu no, ma znak, że ten ciekły metal był, natomiast nie ma żadnych wżerów, tak jak to niektórzy mówią, nic nie wypłynęło, jest to wszystko ładne, czyste, przygotowane do aplikacji, więc nie przedłużając, ja sobie to tutaj zacznę skręcać, no i przeprowadzimy sobie pierwsze testy. Czego mogę Wam doradzić, albo raczej co mogę Wam doradzić podczas takiej aplikacji? No w moim przypadku ja zanim zacząłem aplikować tutaj PTM-a wypiłem kawę i to był mój największy błąd tak naprawdę, bo gdyby nie to, no to nawet by mi ręka nie zadrżała i poszłoby to wszystko elegancko, a tak to musiałem się trochę stabilizować drugą łapą. Poza tym nakładanie PTM-a uważam, że jest prostsze jak nakładanie ciekłego metalu, z tą różnicą, że chyba faktycznie trzeba skorzystać z tej zamrażarki, bo wtedy ten materiał dużo lepiej się nakłada. Jak widzicie, zaraz po aplikacji temperatury nie są jakieś super szałowe. Mamy maksymalnie 95 stopni na CPU. No i zobaczmy, jak to wygląda w przypadku GPU. A w przypadku GPU mamy tak, maksymalnie 72 stopnie oraz temperatura gorącego punktu 83,2. Jak wiemy, jest to materiał zmiennofazowy, który potrzebuje się ułożyć, więc myślę, że damy mu teraz te prawilne 7 dni, a po 7 dniach wrócimy do tematu i zobaczymy, czy coś w tym wymiarze się zmieniło. Na razie temperatury niestety są gorsze jak na ciekłym metalu. Może nie jakoś hiper gorsze, no ale jednak gorsze. A jak to będzie później, no cóż, czas pokaże. Zaczekajmy, zobaczymy. No cześć, siemaneczko, po krótkiej przerwie. Witam Was po paru dniach tutaj testowania, wygrzewania tego PTM-a. No kurde, muszę Wam powiedzieć, że się zadziało. Zadziało się i to kurde konkretnie. Ponieważ gdyż, no, to, co się tutaj wydarzyło, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Ja osobiście wobec PTM-a nie miałem żadnych oczekiwań. Uważałem, że to troszkę taka marketingowa ściema. Wychodziłem z założenia, że kurde, nie ma sensu tego nawet robić czy porównywać z ciekłym metalem, bo po prostu no, nic nie jest w stanie tego ciekłego metalu przebić, ani się nawet do niego zrównać. Zaraz po założeniu, jak zwróciliście uwagę, mieliśmy tutaj temperatury rzędu 95 na CPU versus 87 na wcześniejszym ciekłym metalu, więc tym bardziej utwierdziłem się w przekonaniu i nie wierzyłem, że jakiekolwiek formowanie tego zmiennofazowego termopada, wygrzewanie jest w stanie coś tutaj konkretnie na plus zmienić. Więc cóż, nie przedłużając, powiem Wam, jak wyglądała moja procedura. Skróciłem ją do 3 dni ze względu na to, że zadziało się tutaj i uważam, że na tym etapie jest już całkiem dobrze. I cóż, więc tak, tutaj jeżeli chodzi o samą procedurę wygrzewania, z racji tego, że ostatnio miałem te kilka dni wolnego, postanowiłem poświęcić się temu zadaniu bez reszty. No więc procedura wyglądała tak, że przez godzinę wygrzewałem tutaj tego termopada Sine Benchem, następnie puszczałem parę razy 3D Marka w stres teście, następnie wyłączałem laptopa, czekałem pół godziny, aż się schłodzi do temperatury pokojowej, następnie włączałem go ponownie, przeprowadzałem ten test jeszcze raz i tak w kółko przez ostatnie 3 dni. No i jak wygląda sytuacja po 3 dniach? Ano, sytuacja po 3 dniach wygląda, no kurde, zaskakująco dobrze. Naprawdę, spójrzcie tylko na te wyniki. Zobaczmy sobie tutaj wyniki Sine Bencha. Mamy tutaj, jak widzicie, na załączonym obrazku ponad 7200 punktów, gdzie w przypadku ciekłego metalu mieliśmy w granicach 6800 z groszami. Co za tym idzie? Mamy tutaj ponad 200 punktów w Sine Benchu
a nawet bym powiedział ponad 400, co jak ponad 400 punktów w Sinebenchu więcej względem tego, co było wcześniej. No i kurde, naprawdę robi się ciekawie, ponieważ pomimo tego, że tych punktów jest więcej, to temperatura w zasadzie jest dokładnie taka sama jak na ciekłym metalu. Dodatkowo procesor przy maksymalnym obciążeniu powyżej 2 minut, jak wcześniej utrzymywał w granicach 3,5 do 3,6 GHz, tak w tej chwili na PTM-ie bez problemu utrzymuje w granicach 3,7 GHz, stąd też wyższa punktacja. Pracuje bardzo stabilnie, jeżeli chodzi o pracę wentylatorów, jest naprawdę kultura na najwyższym możliwym poziomie, zresztą to wynika jakby z samej budowy P52, która jest, jeżeli chodzi o kulturę pracy, chyba najlepszym laptopem, jaki w życiu miałem, a miałem ich naprawdę prywatnie dziesiątki, a w rękach, kurde, no zaryzykuję stwierdzenie, że ponad 1000 przez łapy przeszło. I kurde, naprawdę jest świetnie. Jeżeli chodzi o GPU, tutaj w przypadku GPU te temperatury są w zasadzie takie same jak zaraz po aplikacji. Tutaj nic się nie wygrzało, ale prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że tutaj nie ma tych temperatur na tyle wysokich, żeby się to mogło jeszcze jakoś fajniej uformować. Może wpadnę na jakiś pomysł, na przykład przytnę wentylatory, żeby to się mocniej mogło wygrzać i wtedy jeszcze z tych temperatur będę mógł zejść. Natomiast ja nie bardzo chcę takie rzeczy robić, bo uważam, że nie ma sensu tego GPU męczyć, biorąc pod uwagę, że te temperatury na nim i tak są w tej chwili dobre. I cóż, kurde, biorąc pod uwagę całokształt, podsumowując tego PTM-a, muszę się przyznać, że popełniłem bardzo duży błąd. Nie dlatego, że go kupiłem i stestowałem, a dlatego, że kupiłem go tak późno. Dlatego, że musieliście mnie namawiać miesiącami, żebym przeszedł do testów PTM-a. I tak naprawdę przyznaję się tutaj do błędu. Tak jak wcześniej wspomniałem, wychodziłem z założenia, że w momencie, kiedy w 2007 roku na rynku pojawił się ciekły metal, to w temacie termiki nic mnie już nie zaskoczy. Natomiast w przypadku tutaj, no kawałek, kurde, termopada, plastelinki, a robi taką robotę, że czacha dymi. Więc kurde, no jeżeli macie opcję, żeby sobie zmienić termoprzewodzącą pastę na procesorze bądź karcie grafiki, ze swojej strony jak najbardziej PTM-a rekomenduję. Zaraz w opisie tego filmu poniżej macie link do sklepu, z którego ja korzystałem. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to, co tutaj się zadziało, to jest to PTM jak najbardziej oryginalny, dlatego ten link Wam też zostawiam. W związku z tym, że jest mega dużo podróbek PTM-a na rynku, to myślę, że z tego linku na spokojnie możecie skorzystać, ponieważ jak widzicie na załączonych tutaj obrazkach, no zrobiło mi to niesamowitą robotę. No i jest to de facto na ten moment dużo lepszy materiał termoprzewodzący, aniżeli ciekły metal. Pomimo tego, że można powiedzieć, że temperatury są porównywalne, no to wydajność jednak mam wyższą na PTM-ie, a jednocześnie jeżeli chodzi o samą aplikację i ryzyko w trakcie i po aplikacji, w przypadku PTM-a jest praktycznie żadne. Co do aplikacji samego PTM-a, słuchajcie, ja skorzystałem sobie z zamrażalnika, wsadziłem listek na 10 minut do zamrażarki, wyciągnąłem, aplikacja odbyła się bez najmniejszych problemów, nic mi się nie poszarpało, nic mi się nie naciągło, nic mi się nie pomięło. Szczerze powiedziawszy, aplikacja PTM-a, nie wiem, czy to wynika z mojego wieloletniego doświadczenia, czy to wynika z tego, że trafiłem na oryginalny listek, jest naprawdę absolutnie bezproblemowa i mogę to polecić każdemu, kto ma odrobinę zdolności manualnych i wystarczającej cierpliwości, żeby sobie na spokojnie do tego podejść. Więc tutaj też z mojej strony rekomendacja. Wydaje mi się, że nakładanie PTM-a, nawet jeżeli nie wsadzimy go do zamrażarki, i tak jest bardziej prosta niż nakładanie ciekłego metalu, gdzie no, jeden błąd możecie kosztować życie sprzętu. Więc cóż, na koniec jeszcze raz podsumowując, PTM jak najbardziej na tak, jestem mega zadowolony. W następnej kolejności będziemy sobie tego PTM-a testować w laptopach retro. Wybiorę sobie taki, który na co dzień kulturą pracy nie grzeszy, a do retro byłby całkiem fajny, gdyby nie ta kultura pracy. I sprawdzimy, czy da radę coś z tym zrobić w przypadku, gdy zastosujemy PTM-a zamiast pasty Thermal Grizzly Extreme. W tym przypadku ciekły metal versus PTM, moim zdaniem wygrywa PTM.
Natomiast jak to będzie w przypadku laptopa retro z pastą Thermal Grizzly Extreme versus PTM, sobie sprawdzimy na kolejnych odcinkach. Z mojej strony na ten moment to tyle. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę, za wszystko to, co robicie, żeby ten kanał mógł dalej się rozwijać. No i cóż, dzięki, cześć!